Siemano, jestem Turby i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dobra, i witam was po intrze. Ogólnie dzisiaj odcineczek jest o rodzinach serwera. Wiem, że troszkę spóźniony, bo urodziny były 9 dni temu, ale no, dzisiaj w sumie pokażę wam co było, bo były licytacje, było Happy Hours, była premiera nowej pracy również. Trochę się działo, więc po kolei wam w sumie wszystko popokazuję, bo niektórzy może nie byli, nie grali i ominęli te urodzinki. Też to będzie jako w sumie pamiątka na kanale. Niedługo też szykuje się materiał z mojej rocznicy gry, bo jak wiecie, konto założone praktycznie było rok temu, 21 maja. I tam będzie w sumie cała historia ze screenshotami, jak w ogóle się dowiedziałem o projekcie. No i dobra, w sumie zmierzamy w kierunku licytacji. Ja wam pokażę, w sumie to powiem, co tutaj, kto wylicytował. Więc w pierwszym garażu było to Turismo. Ono było czyste, miało tylko lampki chyba i licznik. No i wylicytował to Norbercik za 860 tysięcy. W ogóle będziecie mieli tutaj screenshota. O! Drugi garaż, no to Perennial. Jajkowariusz 850 koła. Trzeci garaż to był Gokart Unikat, jeden taki na serwerze Przemo za 1 010 000. Czwarty garaż to było Buffalo, czyste, Stunter 1 300 000. I ostatni to było Energie, pierwsze na serwerze, T Polaka, ID 56. I ono poszło za 1 410 000 czy coś takiego. Będziecie mieli w sumie na screenshotie, tutaj była taka cała tablica, tutaj też będziecie mieli poprzewijane screenshoty z tego. Tutaj parking jest w sumie, mapkę robił Bajszczu, z tego co dobrze myślę, jest w sumie spoko, nie jest zła, podoba mi się, tylko to takie nie wiem, z dupy w sumie jest, ale reszta jest fajna właśnie, no. No i dobra, pojedziemy ogólnie sobie w stronę jakiegoś sklepu i poopowiadam wam, co jeszcze się działo. Pojedziemy w sumie w stronę Los Santos może. W Los Santos zahaczymy o sklep i wam opowiem, co było na urodzinach. Więc tak, w pierwszy dzień były trzy tasowania, z tego co wiem, Happy Hours. Happy Hours, jak wiadomo, to jest procent do zarobku. Za pierwszą godzinę tam było 20, za drugą 30 i za kolejną było 40 ileś, więc spoko. Ja ogólnie nie korzystałem z tego, wbiłem od razu na premierę. To akurat było podpisane jako aktywność, ale przez to, że poszły takie, powiedzmy, że przecieki, to już gracze widzieli, że to jest praca rybaka. Bynajmniej duża ilość graczy wiedziała o tym. No i co? O 21 ja byłem gdzieś 30, wtedy odpaliłem nawet live'a, z Kosą robiliśmy wędki. Pracowałem na tej pracy dosyć sporo, bo pierwszy dzień to było około 9 godzin. Kosa później poleciał dalej i pracował. Później na drugi dzień w sumie kolejne 8 godzin około spędziłem na tej pracy i wbiłem czwarty poziom, prawie byłby piąty, tylko że wędki mają to do tego, że akurat nie zawsze może ci się udać drop, że tak powiem. Poczekajcie, odpalmy sobie mapę, gdzie jest sklep w Los Santos. Dobra, tutaj jest, mamy ten sklepik, pojedziemy do sklepu i pokażę później wam też rybaka. Rybak będzie prawdopodobnie też na osobny odcinek, w sumie całe wyjaśnienie tej pracy, jak ona działa, ale no, i mi właśnie nie siadło te ulepszenie, wtedy dostałem straszną demotywację, bo biłem się o topkę, byłem przez pewien okres czasu top jedynką. Tu macie screenshota, jak z Kosą właśnie lecieliśmy, ale później Jurga i Rejek prześcignali nas, Kosa top czwórkę miał, no i tak jak mówię, po tym jak mi nie siadła wędka, to później demotywacja straszna była. Brachola akurat wbijał na wędkę plus 2 z 3 razy 4 i za piątym chyba siadła. No i tak, tutaj jest sklepik. Ogólnie on jest dość średnio wykonany, ale to pomijmy. No i u, jak ja to mówię, ciapaka można było kupić balonik. Pod F2 macie
balonik, ja mam różowy, jest pierwsze urodziny serwera, logo, no i co? No i mamy taki balonik, on kosztował 100 czy 200 dolarów, tutaj macie kolejny screenshotik z tego, jak można było go kupić, były różne kolory, nie wiem w sumie od czego to było zależne, po prostu było to losowe. O, teraz Pajer robi event, było to w sumie losowe, dlatego mówię, nie było jakiegoś wyboru, ale wiem, że były niebieski, czerwony, purpurowy jakiś, fioletowy, było sporo tych kolorów, w sumie to fajne było właśnie. Co więcej, był event fabularny, macie zapisek z live'a tak samo, tutaj miniaturka jest tego zapisku, do dzisiaj możecie to zrobić. Nagrody otworzę na koniec, bo nie otwierałem. Wkręciliśmy z Kosą Tubasa, żeby otworzył, i on na live otworzył, więc pod koniec live'u to możecie sobie zobaczyć, co on dropnął. A pod koniec tego odcinka będzie co mi się udało trafić. Zobaczymy, czy było warto. Otworzę tylko skrzynkę, ponieważ dwa inne, no to jest z tego co wiem fix i zatankowanie pojazdu, więc się nie opłaca tego robić. Dla mnie podtrzymam sobie to i może za rok po prostu zrobimy takie zaskoczenie dla kogoś. No i tak, jesteśmy na molo. Ogólnie parking, całą mapę z interiorem, model wykonywał Wajrusek, mapę pod to robiłem ja i pokażę mniej więcej, trochę tylko pokażę, na czym polega ta praca. Wchodzimy tutaj sobie, tutaj mamy molo, wchodzimy do środka, sklep wędkarski. No i tak, tutaj jest topka, tak jak widać jestem na trzecim miejscu, Jurga, o, no i Rejek jest na drugim. No i dobra, podchodzimy, ranking, tutaj młody cygan, nieźle bije, ja no to całe nic praktycznie złowione, Wotoszek też leci, w sumie mi się podoba, jest tutaj sprzedawca i rybak odkupuje ryby, można sprzedać je, tak jak widzicie, na plus piątce 2000, ulepszenie, tak jak widzicie 40% szans jest tylko na plus 5, mini siadło, ja mam właśnie tą wędkę plus 4. Tutaj jest właśnie ulepszenie, trzeba mieć reputację, gotówkę i złowione ryby. Ryby najdłużej się łowi. I tutaj mamy przynęty i wędkę. Wędka kosztuje 750 dolarów. Ja już nie mogę jej zakupić, ponieważ mam jedną. No i tak, przynęty z tego co wiem i z tego co z moich testów wynikło, na razie żadna przynęta w sumie nie robi różnicy żadnej. Pod F2 właśnie mamy coś takiego, że są te przynęty, ja akurat nie mam żadnych, ale tak, jeszcze są dwa etapy, dwie możliwości tej pracy, jest albo praca z molo, sobie lewym wyjmujemy i trzeba byłoby mieć przynętę, ja jej nie mam, byśmy użyli, no i albo łowimy z molo, albo łowimy z oceanu. Z oceanu jest oczywiście większa ryba oraz łatwiej ją złapać z tego co wiem, więc no jest to troszkę łatwiejsze, ale trzeba mieć łódź. Warto dojść do jakiejś organizacji, która ma łódź i wspólnie po prostu zbierać, nie? No i co? Zaraz pojedziemy kawałeczek, sobie odjedziemy i sobie otworzymy to skrzynię. Ogólnie z tego co wiedziałem, to tam dropi PP, RP, no i gotówka. Ogólnie relacje w sumie według mnie pozytywne. Mogliby dać lepsze nagrody, wtedy wcale pozytywnie by jeszcze bardziej odebrali gracze ten event. Liczę, że w sumie będzie jakieś rozwinięcie tego eventu jeszcze dalsze, bo fajna przygoda była, 2 godziny przyjemnie spędzone. Szkoda tylko, że były lagi przez to, że ktoś DDoS-ował. Się śmialiśmy na live'ie, że wilku z prywaciarza wali, więc no, ale tak poza tym, no to wszystko było w sumie super i według mnie oby więcej takich eventów, zawsze to coś. Gracze też w sumie trzymali dobrą liczbę, było ich więcej niż na samych urodzinach, więc w sumie byłem zaskoczony, bo liczyłem, że właśnie jest więcej atrakcji na urodzinach i będzie więcej osób, ale jednak na evencie fabularnym było więcej, było tam ponad 200 ileś, nawet nie wiem do jakiej liczby dochodziło, ale było grubo ponad 200 osób, więc w sumie spoko. Zaraz tutaj zajedziemy za bramkami na pobocze i otworzę skrzyneczkę i zobaczymy co nam wydropi. Tak jak mówiłem, ja nie będę używał tych dwóch zestawów, bo
No bo nie potrzebuję w sumie, żeby mieć jakiegoś fixa lub zatankowanie. Myślę, że fajniejsze jest to, jak ma się w ekwipunku coś unikatowego niż wykorzystanie tego. Skrzynko nie ma co zrobić, ale z takim czymś na przykład za rok czy za dwa lata, jak użyję przy jakimś nowym graczu, no to na pewno wzbudzi jakąś fajną reakcję. Zajedziemy na bazę, zaparkuję autko i to zrobię. Też mam w planach porobienie paru odcinków z projektami, zrobienie swoich projektów i też nagranie właśnie z widzami odcinków paru, ale to dowiecie się w sumie na moim Discordzie niedługo. Dobra, sobie zaparkujemy tutaj, cyk, stajemy, elegancko parkujemy. No i dobra, mamy kosmiczną skrzynię i otwieramy ją. 36 punktów reputacji, więc no jest trochę średnio, no ale co, myślę, że to na tyle, dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku i nara.